Siemaneczko czołgiści i czołgistki, ja jestem Ulti, tym razem mam dla was bitwę na czołgu, który ma największą depresję na 10 tierze i jest to oczywiście STB-1. Mówiąc depresję, nie mam na myśli tego, że czołg źle się czuje, ma jakieś problemy, jest smutny, chodzi po prostu o to, że ma bardzo dobre opuszczanie działa, które wynosi aż 14 stopni. Jest to jak na razie rekord na 10 tierze, ale to niedługo może się zmienić, ponieważ do gry planowany jest czołg lekki niemiecki RKPZ-70K, który ma, moi drodzy, planowane 17 stopni. Także to będzie w przyszłości rekordzista, ale kiedy on wejdzie, tego jeszcze nie wiemy. Najpewniej będzie nagrodą za jakiś tryb specjalny, może za klanówki, może za jakieś misje, wydarzenie. To się jeszcze okaże. Jak na razie rekordzistą jest STB-1 i to właśnie jego będziemy dzisiaj oglądać na mapie Westfield. To jest tryb spotkaniowy i dlatego bohater zaczyna z północy. Nie musi wspinać się pod tą górkę, co oczywiście zajmuje bardzo dużo czasu i często wtedy no nie jesteśmy na czas, mamy dużo gorsze bicie, a tak bohater od pierwszych minut może już robić fajne uszkodzenia. No i moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia tej rundy i samego pojazdu, mam dla was wyniki ostatniego giveawaya, gdzie były do zgarnięcia rozruszniki inżyniera. Już oczywiście więcej ich nie będzie na razie, ponieważ no event się skończył, ale mam dzisiaj do rozdania dwa razy po 500 zł i wystarczy tylko, że moi drodzy, zostawicie suba na kanale z dzwoneczkiem, polubić ten materiał i napiszcie komentarz z krótką odpowiedzią na pytanie, który czołg z dobrym opuszczeniem działa jest według was najfajniejszy. Które czołgi mają dobre opuszczanie, zapytacie. Oprócz STB-1 i tego, co powiedziałem, na pewno na 10 tierze na pewno jest to Kranwagen, jest to UDS-1516, STRV-103B. One na 10 tierze mają bardzo dobre opuszczanie, ale to może być oczywiście jakiś inny tier typu 9, 8, 7. Tutaj wybór zostawiam wam. Jeśli jesteście ciekawi, jakie czołgi ogólnie mają dobre opuszczanie, to jest też w opisie link do strony Tanks.gg i tam możecie sobie to sprawdzić. Zawsze jest to jakaś tam lekcja i można to wykorzystać na przyszłość, bo jak wiesz, który czołg ma dobre opuszczanie, to wiesz, gdzie się go można spodziewać, więc to jest też ważne znać dobrze parametry, takie nawet szczegółowe wielu czołgów, bo często ludzie pamiętają damage, penetrację, ale opuszczanie nie pamiętają, a to też jest kurka wodna. Istotne. Oczywiście podajcie swój nick, abym wiedział, komu wysłać to złoto. I teraz możemy już przejść do samego pojazdu. Muszę wam powiedzieć, że ja z STB mam lekki problem, bo kiedy on był w tej pierwszej swojej wersji, to ja go nie lubiłem. Czyli dawno, dawno temu STB był zupełnie inny, miał inne parametry, no i mi nie leżał. Oczywiście już jakiś czas temu dostał spore poprawki, które sprawiły, że dzisiaj jest bardzo lubiany, nawet topowi gracze mówią, o kurde, STB to trzeba mieć, ja go uwielbiam. I ja dzisiaj też mam o nim bardzo dobre zdanie już, natomiast to mi trochę zajęło. To nie było tak, że ja powiedziałem sobie, ja chcę grać STB-1, wbić na nim 3 biegłości i zrobiłem to w sekundę. To był proces, to było poznawanie czołgu, pozycji dla niego, ale dzisiaj mogę już z czystym sumieniem powiedzieć, że lubię STB-1, polecam STB-1, ale dla doświadczonych graczy, którzy dadzą mu czas, bo to mówię, nie będzie raczej tak, że 10 bitew i już będziesz na nim wymiatał, to będzie proces. I trzeba będzie myśleć, to nie będą bitwy typu, o ja wyjadę, robię 10 tysięcy, tylko trzeba naprawdę nastrzelać się, trzeba namyśleć, nakombinować, ale jak ktoś tak lubi grać, to ten czołg będzie dla niego spoko. Jest on o tyle bezpieczny, że raczej żadnych nerfów, no to prędko nie dostanie. Patrząc sobie po jego wynikach, w tym momencie jest czwartym najlepszym medem drzewkowym pod względem zwycięstw, a pod względem uszkodzeń to zajmuje szóste miejsce, więc raczej nic mu nie grozi, jest bardzo dobry, bezpieczny. To jest ważne, że no nie będzie raczej nic złego mu się w najbliższym czasie działo. Takie mamy przynajmniej przypuszczenia. Bory Gaming zawsze może coś tam wykombinować w ostatniej chwili, ale raczej bądźmy spokojni. Trzeba być optymistą, ok? I co jeszcze? Ta mapa oczywiście jest jedną z najlepszych dla niego, ale wbrew pozorom nie tak jak najczęściej gramy, czyli jak pojedziemy na linię K, tylko właśnie tu. To co zawsze robiłem, to brałem turbosprężarkę, wspinałem się pod tą górkę medem, no i
jechałem właśnie tu, gdzie jest bohater. I to już jak najbardziej dawało fajne efekty. Ale kiedy jechałem jak każdy medem zwykle na linię K, powiedzmy do K7 z południa, albo do F9 z północy, to tam nie. Tam to mi się grało źle. Tam to mnie kurde jakieś leopardy farmiły, albo inne cuda, arty, lighty mnie świeciły. A tutaj jednak to opuszczanie jest tak dobre, że możesz tylko leciutko się wychylić i pyk pesteczka, pyk druga pesteczka. To jest bardzo ważne i to mi się w tym czołgu zawsze podobało. Ale musiałem się nauczyć to wykorzystywać, bo na początku jest tak, że ludzie często nie wiedzą, gdzie tym się tak ustawić, aby nie zbierać. Gdzie to pojechać, kurde? No właśnie. Ale jak już pograsz dużo, to sprawdzisz sobie jedną pozycję na mapie, drugą pozycję, trzecią i wiesz już, która jest dla ciebie najlepsza. Gdzie się czujesz najpewniej. I tutaj wam właśnie opowiedziałem, gdzie ja na tej mapie czuję się najlepiej, najpewniej. I na każdej trzeba po prostu mieć już tą pozycję sobie obraną, upatrzoną i wtedy robicie fajne wyniki. Bohater natłukł już 8000, ale teraz coś mu chyba odbiło. Tutaj kurde wywalił się prawie na tych skałach. Nie wiem do końca co on chciał zrobić, ale faktycznie coś poszło nie tak. No i teraz co możemy zrobić? Możemy snajpić, bo wiemy o tym, że nasz plutonowy w leopardzie jedzie w tamtym kierunku, a tam był gdzieś leopard, w końcu do nas strzeli, więc może zaraz dostanie spota. Z drugiej strony trochę nas martwi to przejmowanie, które zobaczcie, wygląda jakby się miało kończyć. 7 sekund do przyjęcia bazy. Na szczęście pojawia się leopard, więc mierzymy, dostał. Czy dostanie drugi raz? Baza prawie przyjęta, jest 1 sekunda, 0 sekund, zobaczcie, jest dekap. Artyleria chyba zniszczyła leoparda, który przyjmował. No i to daje nam kolejne minuty na robienie uszkodzeń. Także super, no. Powinniśmy być wdzięczni Arcie. Ja na przykład bardzo nie lubię, jak ludzie przyjmują bazę, a bitwa jest wygrana. Oczywiście wybaczam każdemu, kto robi misję, ale jeśli można zrobić dużo, misji nie robisz, to po co kapować? Lepiej zrobić wynik, prawda? Szczególnie jeśli to, mówię, jest bezpieczne, bo jak bitwa jest wyrównana, to jeszcze to szanuję, rozumiem. Każdy powinien walczyć przede wszystkim o zwycięstwo. Także to, wiadomo, zawsze są jakieś tam wyjątki, ale tutaj wydaje mi się, że spokojnie można było iść pod damage, a tego nasi za bardzo nie chcieli robić. Bardzo teraz trudno będzie raczej znaleźć tego leoparda. Znając życie, będzie gdzieś w K9, K0, także zobaczmy jak to się skończy, nasza arta tam bombarduje te krzaki, ale czy tam jest leopard? Zobaczymy. Niecałe 30 sekund do przyjęcia bazy, bohater jak na razie chyba trochę się nudzi, bo patrzy na prawo, patrzy na lewo, nic nie ma, leoparda nie widać, no ale już powoli kończą się możliwości, on gdzieś tutaj powinien być. Zwróćcie jeszcze uwagę, że nasz sojusznik zjechał z kapa i teraz leopard dostaje spota, mierzymy w niego, dostał i wpada, siódme zniszczenie, mamy także na liczniku ponad 10 tysięcy uszkodzeń. XVM pokazuje mniej, ale wiadomo, on nie liczy strzałów na ślepo, a te tutaj oczywiście były. Także zobaczyliście Państwo jednego z najlepszych medów 10 tieru, meda z najlepszym opuszczaniem. No i to, co mogę wam po prostu powiedzieć, to to, żebyście wzięli udział w giveawayu, bo złoto na pewno się każdemu przyda. Może nie są to rozruszniki, ale też cenna waluta. A w przyszłości, jak będą jakieś skrzyneczki albo inne rzeczy, to też na pewno będzie szansa je zgarnąć, więc subskrybujcie kanał po więcej. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!